Od jutra obowiązywać zacznie zapowiadana od kilku miesięcy reorganizacja systemu transportu zbiorowego. Pasażerów Głogowskiej Komunikacji Miejskiej czeka prawdziwa rewolucja, ale nie wszystkim zmiany się podobają. Modyfikacja przebiegów już istniejących tras, uruchomienie zupełnie nowych połączeń oraz wprowadzenie jednocyfrowej numeracji poszczególnych linii zamiast dotychczasowej dwucyfrowej to najważniejsze zmiany, jakie od jutra czekają mieszkańców podróżujących miejskimi autobusami. To składy jazdy uwzględniające zmienioną numerację linii autobusowych oraz nowe godziny odjazdów zostały już rozmieszczone na wszystkich przystankach autobusowych, dlatego prosimy naszych pasażerów, aby zapoznali się z tymi zmianami, z tymi nowymi godzinami i z nowymi liniami autobusowymi. Od jutra również zostanie wprowadzony nowy cennik opłat za przejazd naszymi autobusami, zostaną obniżone ceny biletów okresowych, jak również zostaną wprowadzone bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży uczącej się i to będzie na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej. Mimo że wprowadzenie zmian poprzedzone było konsultacjami z mieszkańcami oraz specjalną akcją informacyjną, to jednak na przystankach autobusowych panuje chaos. Wielu pasażerów nie kryje niezadowolenia. Namieszali ile wlazło, mogło tak zostać. Po prostu każdy jest głupi, no po prostu ludzie są tacy głupi, nie wiem kto to wymyślił. Przyzwyczaić na prosta rzecz, jak coś nowego to zawsze jest coś innego, prawda? I dlatego studiuję i się zastanawiam, czy będę mogła kupić tam, gdzie bilet kupuję, rozkład na poszczególne numery, a które są, na który autobus to wiem, bo wcześniej w gazecie było i sobie wycięłam po prostu i dla mnie to nie jest żadna nowość. Źle, bo dlatego, że teraz okrężnymi drogami, a jak się na przykład będzie chciało jechać do ośrodka, raczej do przychodni albo coś, to będą problemy, bo tam gdzieś okrążnymi drogami będzie jechał. To będzie niewygodnie. Każdy przyzwyczajony jest, wie gdzie ma wysiadać, gdzie ma wsiadać, a tak to będą teraz, każdy będzie błądził, bo nie będzie wiedział, gdzie ma wysiadać, gdzie ma wsiadać. Szóstka, to jaki to będzie? Gdzie on będzie leciał? Ja co z tego, że mi dali, jak ja nie widzę? Ja nie... 6 to jest szóstka. Jak tłumaczy komunikacyjna spółka, przygotowania do wprowadzenia reorganizacji trwały 2 lata, więc mieszkańcy mieli bardzo dużo czasu na zapoznanie się z planowanymi zmianami. Generalnie do optymalizacji przygotowaliśmy się przeszło 2 lata. O tym informowaliśmy mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o zmienioną numerację linii autobusowych, o tym informujemy od miesiąca lutego, więc jakby ten czas na przestawienie swoich myśli na temat tego, jak jeżdżą poszczególne autobusy był. Oczywiście wydaliśmy także nowe foldery informacyjne, szczególnie dla osób starszych, żeby mogły one zapoznać się ze zmienionymi trasami przejazdów oraz zmienionymi numerami autobusów. I tak naprawdę liczę na cierpliwość mieszkańców i ewentualnie, wydaje mi się, że dość szybko w stanie jesteśmy przyzwyczaić się do tych nowej numeracji i myślę, że ona bardzo szybko ludzie zapomną o starych numerach i przyzwyczają się do tych nowych. Myślę, że strach ma wielkie oczy. W najbliższy weekend pasażerowie Głogowskiej Komunikacji Miejskiej będą mogli korzystać z przejazdów za darmo, co ma być dobrą okazją do przetestowania nowych tras autobusów. Jutro pracowników komunikacji miejskiej będzie można spotkać na Głogowskim Rynku, gdzie udzielą zainteresowanym informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące wprowadzanych zmian.